A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Last Epoch. Dostałem nowy filtr od widza, będziemy sobie testować. Mam nadzieję, że nie pochowa mi jakichś ważnych przedmiotów. Nie, no będzie dobrze. Tutaj mam akolitka, wersja druga. Zobaczymy, jak będzie działać. Na pewno będzie fajnie. Poza tym co? Poza tym automatyzacja od razu. Trzeba to wszystko ładnie pozałączać, żeby tutaj się odpalało. W ogóle mamy poziom 49. Dzisiaj wpada 50 i zaczynamy ekspić tego Rib Blooda całego. On tam już będzie miał punkty na starcie, także będzie fajnie. I skończyłem ostatnio, ale w ogóle trzeba zakupić runki, tak? Runki, proszę bardzo. Jedna, druga, trzecia, czwarta nawet się trafiła. Od razu przerzucamy, zobaczymy, czy jeszcze coś fajnego do wyjęcia. Movement speed, fajny, ale jeszcze tam z czymś był, to nie będę próbował. Może coś tutaj takiego fajnego gdzieś, typu jakieś procenty do zdrowia, tego typu rzeczy. O, te lachy, ale teraz już mam na oku taki nowy typ ostatnio tam leciał, nie? Fajnie, żeby to wpadało częściej, może coś fajnego uda się z tym zrobić. O, tutaj takie, ale nie, no te bonusy magiczne słabe. No dobra, no to w takim razie zaczynamy dzisiejszy odcinek już tak na poważnie, czyli tutaj, tutaj, tu się przenosimy. Nowa linia taka mapkowa w Divine Erze. No głównie tutaj się ta akcja dzieje, no nie? W tej Divine Erze. Jeżeli chodzi o te motywy fabularne, tak jakoś tak mi się to kojarzy. No do tej zrujnowanej się przenosiłem co jakiś czas, ale ogólnie mam wrażenie, że głównie tutaj. No dobra, jedno zadanko. O, i tak jak słusznie zauważył jeden z widzów, znaczy pewnie nie jeden, ale jeden napisał, bo tak się ostatnio pytałem o te questy, czy na pewno zebrałem wszystkie pasywne punkciki do drzewka, czy gdzieś czegoś nie ominąłem, no to przecież tu jest napisane, ja w ogóle na to uwagi nie zwróciłem. O, sloty na idole, tak, 8 na 8 mam, 15 na 15 tych pasywnych punktów, tylko nie wiem, czy to na każdą mapkę, nie, to nie jest na każdą mapkę inaczej, na każdą erę, to jest ogólnie. A skoro mam 8 na 8 sloty do idoli jako nagrody, to pozostałe sloty na jakiejś... Aha, już mam wszystkie odkryte przecież, no dobra. Okej, okay, nic nie mówię, po prostu było 8 nagród pod sloty, a nie 8 slotów, że odkryłem sobie tymi rewardami, a inne sloty się inaczej odkrywa. Dobra, nie, bo chodzi o to, że tego centralnego nie można chyba odsłonić, on jest tak na stałe tutaj... Po prostu takim utrudniaczem, żeby sobie tetrisowo jakoś umiejętnie te idole układać. Dobra, idziemy ekspić, trzeba wbić ten 50 poziom. No i wtedy się z golemem pożegnamy już, długo mi służył. No ale tak to jest, no. Będzie inny rodzaj zabezpieczeń. Będzie więcej wardów, jak dobrze pójdzie. No, to się wszystko okaże. No dobra, jakieś takie ptasiorowate istoty tutaj mnie próbują atakować znienacka, jakieś takie naloty robić. Trzeba korzystać z transplantacji. No i powiedzmy, że pójdę sobie dołem. I częściej transplantacji będę używać. Exp jakoś tam idzie, no i już chyba będziemy się do końca fabułki zbliżać. Ktoś tam powiedział, że 50 level jakoś, tak? To się fabułkę kończy. Jeżeli dobrze zrozumiałem, co to za dziwne rzeczy. Takie dziwaczne istoty, ale chyba coś podobnego już było, nie? Wcześniej. Jakieś takie lizardy? Jakieś takie pół lizard, pół jakaś paproć albo... Chociaż nie, no paproć to może nie. No dobra. Idziemy tędy, nie ma wyjścia. O, o tutaj, jak to walnęło? To mi normalnie z 2/3 chyba albo 3/4 wardów zabrało. No ale było sygnalizowane tak na długo. Typu procek, odsuń się, nie? Więc nic dziwnego, że wywaliło takie obrażenia. O, właśnie, właśnie, taka sygnalizacja. Mhm. Tutaj też są sygnalizacje świetlne. No dobra, zobaczymy. Ta, jest przejście dalej. Takie schodki mamy. Ej, no loot filter działa, nic nie pokazuje, nie?
Ja mam nadzieję, że ten filtr jednak coś będzie pokazywał. Znaczy wiecie, znaczy nie, no tam co jakiś czas pokazuje, ale chciałem powiedzieć, że dla mnie to nie stanowi wielkiego problemu, bo jest na pewno niewątpliwym ułatwieniem dla mnie, bo nie muszę tak przedmiotów za bardzo przeglądać. Necrotic Resistance, inteligencja, mana. No dobra, tego chyba nie biorę. No ale faktycznie leci dużo mniej tych przedmiotów. Amulecik, no amuleciki fajnie, żeby wszystkie były widoczne, bo czasami coś tam potrafią kosztować. Ten jest poza tym z Cast Speedem, no ale to tam tylko 11%. Ja jako, że jestem bardzo wybrednym prockiem, to o kurde, co to? No tutaj już poznaję te... O właśnie, takie sygnalizacje. Golema musimy mieć. A, na golemie też sygnalizacja, ale golemowi aż tak dużo to nie robi. Dobra, budki pod movement speeda, pod zdrowie. No nie są takie złe, ale nie, znaczy budki ostatnio robiłem dosyć fajne. Chyba nie ma co szaleć. No mogę movement speeda wyciągnąć z takiego pojedynczego, powiedzmy. Powiedzmy, że to wezmę. Ej, ale co się dzieje z tymi... Co się dzieje z tymi runami of Discovery, czy jak to się zwało? Na samym początku tego tak dużo leciało, teraz w ogóle to nie leci. No ale raczej to nie jest na takiej zasadzie, że runy zastrzeżone na początek gry, nie? Po prostu, no nie wiem, szansa spada z biegiem rozgrywki, czy o co chodzi? Ochrona przed stanowaniem i odporności, ale to pewnie będzie takie... A nie, to jest takie malutkie. Dobra, to jest do przemyślenia, coś tam może sobie wymienię. Pancerz jako baza, amulet, dobra. Jakoś bardzo rzadko lecą te przydatne runy. Podejrzane to jest. Tutaj taka była odnoga ze skrzynkami. Sobie wziąłem i szukamy dalej właściwego przejścia. Tutaj jakiś poważniejszy przeciwnik. Wejdę w tę kopułkę, bo może jak jestem poza kopułką, to jakaś ochrona jest. W ogóle, a co to jest na czerwono? Loot filter coś mi wyjątkowego może pokazuje. Żebym się tym tak bardziej zainteresował. No dobra, zaraz się tym zainteresuję. O, 78 wartości. Dwa resy, takie krytyki podminione tam. Movement speed w pierścionku. Weźmy na sprzedaż. Astrolabium, takie. To jakbyśmy grali Kopernikiem, to można by takie wziąć, nie? Co to jest? Aha, to jest takie typowe dla mnie, bo to są te... No wiem o co chodzi, no. W takim typie chyba mogą się nawet jakieś bonusy dla akolity pojawiać. O, to jest w ogóle... To jest w ogóle to procentowe zdrowie. Ej, krytyki są duże, tu jest chyba prawie max. Może ja powinienem jakoś to przerobić. Ej, bo to ma niezłą bazę, nie? Zaraz, to zdrowie jest w safiksach. Już fajnie safiksy porobione, no ale... 21 potencjału, ładne krytyki. Pancerz szału nie ma, ale to nieważne. Ej, no dobra, to zostawiamy na pewno. Może dlatego było na czerwono, bo miało mi się spodobać. No dobrze, no taki filtr fajny mamy teraz. Okej. Aha, już coś kombinują, sygnalizują. Dobra, patrzymy dalej. Pierścionek z regeneracją zdrowia, ale nawet drogi. Bierzemy go. Okej. No i co? Tak ten znak zapytania się ode mnie oddala co jakiś czas. Szansa na podpalenie, szardzik. Golem się czasami teraz widzę, że trzyma gdzieś na tyłach. Regeneracja zdrowia, pancerzyk. Dobra, tędy. No miejmy nadzieję, że już mnie nie będą wycofywać. Dobra, są jakieś psy podejrzane, szybko padają. Żółty pasek. Gardy przy potionkach, zdrowie, regeneracja, nope. No, znowu coś szykują. Ale będzie level 50 zaraz, co? Też się nie możecie doczekać już?
Dobra. Wow, 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 wow. Co to tu są za rzeczy? Dobra, wardy dają radę. Sobie golema odnowię. No, najwięcej many właśnie golem kosztuje. Jak się go pozbędę, o, znowu coś tam czerwonego jest. Co to? Jakiś krab. No, czemu tak szybko padł? Ja chciałem mu się przyjrzeć, zobaczyć, co może zrobić. Taki krab z Path of Exile. Endurance procentowe? What? Tu takie rzeczy mogą być? Ja chcę coś takiego do inteligencji. Co? A nie! Endurance, dobra. Mi się pomyliło z attunementem. Dobra. Nieważne, nie było mowy. A co to w ogóle jest? To jest takie dla primalisty, tak? Klasowe. A, no ma zdrowie procentowe. Spróbujemy wyjąć. To nieważne, że jakaś inna klasa, ale spróbujemy wyjąć to zdrowie, na pewno. Okej. Okay. Mi się pomyliło to z głównym statem tam. No taki ze mnie procek. Dobra, mamy przejście na kolejną lokację tutaj, widzę. Shard of Dexterity. Proszę mi go oddać. Mogę to niszczyć tu? No. Muszę załatwimy tego lizarda śmiesznego. A co to jest? To jest to koloch, znaczy taka różdżka, kamyk, podwardy, inteligencje. No dobra, zobaczmy to. Dobra, będzie jakaś wieża i Tetima? Nie wiem co to, ale mamy punkt nawigacyjny. Punkty nawigacyjne będą również tu i tu. Dobra, najpierw się będę trzymał może tej prawej strony, a może mnie tu wyślą zaraz? No i teraz nie wiem. Dobra, idziemy za strzałką może. Jednak. No, dzień dobry. A cóż to takiego? O. Dobra, wszystko pod kontrolą. Nie czuję się zagrożony. Mamy budki i coś tu się pewnie jakoś otwiera. Dobra, zobaczmy. Nie, tego na razie nie otworzymy. A może to jest brama do tej wieży, o, do tej. Chociaż pewnie gdzieś, nie, no pewnie gdzieś tam, jakbym poszedł, to by było to przejście. A co to? Pasek słaby. Ups, no to żebym się transplantował. Ej, tu się ciężko wchodziło. Dobra, tutaj są jacyś tacy moi sojusznicy. Czekali na mnie, żeby zaatakować. Ło, 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 co to za ognie piekielne. Co tu się dzieje? Stanowczo nie chcą mnie tam przepuścić. Idol. O, dobra, jakieś tam zatrucie, gdy atakuje spelami. Zaraz się temu przyjrzę. I co, tak będą tutaj mi cały czas przylatywać? Jestem przetransformowany, to mam bonus. Ja chyba takie nie dla mnie zbytnio. No tu jakiś sasz. Tani i słaby. Dobra, tutaj coś pulsuje. Mamy. Jest jakiś portal? Co tu się dzieje? A tak, takie podobne struktury, pomniejsze jak były tam przy tej bramie. Dobra, tutaj coś zaakceptowałem. Tutaj mam coś poczekać. Albo ona ma poczekać, nie wiem o co chodzi. Ale coś tu zrobiłem. Dobra, pojawił się wątek poboczny. Tutaj, gdzie była ta bramka. Dobra, wrócę się. Co to jest? Regeneracja zdrowia. Wrócę się, bo to blisko. No to dobrze skojarzyłem, że właśnie takie podobne obiekty, te małe. Jak były przy tej bramie, OTT. I teraz co? Może trzeba w to kliknąć? Nie, w bramę kliknąć. Dobra, wszedłem tam. Zobaczymy, może to jest jednak ta lokacja tej wieży.
mapkowej. A, to tak, jestem tu. Dobra, tu jest jakiś wątek poboczny. Zaznaczamy sobie punkt nawigacyjny. Tu jest w ogóle jeszcze kapliczka. Jakiegoś lodowego żuka przywołam. Golema też sobie odświeżę i będziemy tak wchodzić coraz wyżej i wyżej, tak? I będziemy atakowani przez ptasiory z włóczniami. No świetnie. Co my tu mamy? Rękawiczki. Nope. Jakiś sasz. No, chyba nie. To sobie wezmę. Na szczycie wieży pewnie będzie jakaś fajna walka z bossem. Kto kogo zrzuci z wieży? Może jakiś boss ptasiorów będzie. Wyobrażam sobie na szczycie wieży takie wielkie gniazdo. Ciekawe, czy trafię. Dobra, przywołajmy golema. Jeszcze wyżej, tu coś, tutaj się coś zaczyna palić. O! No gniazda nie ma, ale jakiś bosior jest. Klepiemy go. No ale golem się nawet trzyma, co to ma być? O, takie podwójne to nie. Golem się popsuł. Przywołujemy. Niech bierze na siebie te obrażenia. Wow. Dobra, jeszcze raz przywołam sobie golema. Dobra, popsułem go. Znaczy nie golema, tylko bossa. No dobra. Coś tu jest, ale to za chwilę. Najpierw amulet na sprzedaż. O, chyba coś nowego, jakaś taka różdżka. Ale to nie ma tego adaptive damage. Ma takie pod lightning coś. Pod szokowanie, no wiadomo. A co to? A to takie z kolei pod cold. Pod lightning, pod cold, jeszcze pod fire powinien zostawić. Inteligencja, nope, i tu jakiś scepter. Adaptive, tanie. No takie sobie, dobra, zobaczmy to. Coś wziąłem i co, mam się wracać naprawdę, może... Nie, tutaj się po prostu przeniosę skrótem, punktem, tak? Chyba, że tu jeszcze gdzieś jakaś skrzyneczka może? Na szczycie wieży? Nope. No dobra, to wracam tu. I tam na końcu będzie pewnie zwieńczenie tego questa i postęp wątku głównego. Zobaczymy. No zaraz poziom wpadnie. Już za chwileczkę. Dobra, to znamy. Gdzie ja tu szedłem? Tędy. Dobra, pójdę sobie tu. Misiaki są. Znaczy, no jeden misiak. Jeden misiak jest pewnie, no właśnie, zapowiedzią wielu misiaków. Mamy 50. poziom. Został zdobyty na misiaku. Zapamiętajcie, bo to bardzo ważne na pewno. Budki. Pancerz, inteligencja w porządku. Movement, speed, fajnie, ale mamy lepsze. No to mogę wziąć na sprzedaż 46. No dobra, no to tak. No to tak, najpierw punkcik tutaj, bo to fajnie działa. Tak jest. Teraz, no teraz będziemy kombinować ostro, czyli tak, Rib Blooda miałem wziąć, tak? Jeżeli chodzi o tego Rib Blooda, to nie chcemy, żeby on wysysał dla mnie zdrowie, tylko chcemy, żeby on zamieniał to wysysane zdrowie na wardy. To jest to, tak? Od tej chwili gwarantuję wardy zamiast zdrowia.
ale równe połowie, tak, tego zdrowia, które miałoby być odnawiane, ale to nic. Tutaj na pewno chcemy sobie dojść. Jest 7 punkcików do wydania. No dobra, czyli tak, tutaj muszę włożyć 2, tu muszę włożyć 1, no i tutaj chcemy 1. I teraz chcielibyśmy dojść do tego, jeżeli dobrze kojarzę. To by było na pewno dobre, nie tylko to, ale to mi się wydaje takie naprawdę fajne. Zależne od inteligencji. No ja staram się tę inteligencję ładować nie tylko w tych drzewkach pasywnych, gdzie się tylko da, a tam perspektywy są pod tę inteligencję. No ale jeszcze w sprzęcie ładujemy. Inteligencja stoi na niezłym poziomie, także jak najbardziej myślę, że możemy tutaj iść. Po drodze mamy tutaj Cast Speeda. No i tutaj trzeba będzie 4 punkciki władować. Na razie mogę 2 władować. No dobra, no to niech tak będzie. Tak, żeby się tutaj wbić. No i teraz tak. Chcemy, żeby to się z automatu kastowało przy transplantacji. Czyli teraz te 3 zaoszczędzone punkciki mogę władować tutaj właśnie. Żeby ten Rip Blood się fajnie kastował. Tutaj jeden cast, drugi cast, trzeci cast. Rośnie koszt zdrowia, ale z tym to akurat nie ma problemu. Także zobaczymy, jak to będzie teraz działać. Cyk. No chyba będzie działać, nie? Dobra. Czyli 50. poziom postaci. Ale... Dobra, idziemy dalej. Trzeba to... Oj. Jak to mocno nawala ten promień. Mój glass cannon naprawdę staje się glass cannonem teraz. No, trzeba by więcej zdrowia wyciągnąć, to i więcej wardów będzie. Tak to działa tutaj. Dobra. Trzeba będzie kombinować. O, Necrotic Resistance Shard. Okej, krytyki ładnie wchodzą. Tutaj na odległość coś postaram się porobić. Tak, sięgam ich. Aha, tylko muszę przypisać tego Rip Blooda zamiast golema przecież, tak? To tak swoją drogą. Już zaraz to zrobię. Momencik. To chcemy wziąć, tak? Rip Blooda zamiast golema. To jest to. Golem. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. No, teraz jakoś chyba to będzie działać, nie? Znaczy, na pewno, żeby się expiło, to musimy to mieć, tak? Tutaj. Na pasku. Żeby zdobywało kolejne poziomy. No, teraz się będą skupiać tu na mnie. I mnie atakować tymi podejrzanymi promieniami. Ale spokojnie, damy radę. Będę musiał zwiększyć troszeczkę czujność. No, ale golem i tak już się sypał coraz częściej, nie? Jak się w niego nie inwestuje, to jakoś na dłuższą metę co, nie ma co na niego liczyć. Ej, ups. O, ten jakiś poważniejszy przeciwnik. Co on tu robi? Jakiś bosior jest. Okej. No, zjeżdża mi te wardy, zjeżdża. Ej, bo to zaspadnie. Muszę się troszeczkę wycofać, zrobimy to na odległość. Popsuł się. Zostawił? Czy to jest... To jest jakiś unikat tutaj? Nie, jak to tutaj jest? Dlaczego? Ta, to jest unikat, ale ten promień... Aha, dobra, bo to się tak podświetla dziwacznie. No okej, jak się podświetla, tak się podświetla. Tego nie chcę, tego nie chcę. Zdrowia dodaję. Aha, rosną obrażenia, jeżeli zdrowie spadnie. No nie, no to mi się chyba nie przyda, ale oczywiście zostawiamy do kolekcji unikatów. To na bank. Okej. No
Na spokojnie. Nie, no tutaj są ci sami moi sojusznicy, tak? Jakoś tak to działa. Dobra. Idziemy tutaj. Tetima. No i teraz o co tu chodzi z tą Tetimą? Tutaj mamy też zwieńczenie tego wątku pobocznego chyba. I co? I rzuca się ten Ripblood tak jak powinien? On nie powinien... Nie, no tutaj to raczej nie ma tego. Tutaj nie ma cooldowna do tego, nie? No chyba się rzuca, ale to musiałbym też mieć chyba jakoś wrogów przy sobie. Żeby coś tam zasysało. Ciężko to jakoś tak to stwierdzić po prostu. Będę musiał się temu przypatrzeć dokładniej. Chyba, że coś źle zrobiłem, no ale chyba nie. A co to? Aha, to jest moja skrzynka w ogóle. Zaraz sobie ogarniemy tutaj, tylko najpierw może tak, wezmę to. Tak jest, to jest zakończone. Tu jest coś wzięte. Chodźmy od razu może do kupca. Pozbędę się tego. No tego chyba też, no bo to nie chcę. Tego wszystkiego się pozbędę. Dokupimy tych runek. Zobaczę, czy coś tutaj ciekawego do wzięcia jest. Cast speed do wyjęcia. No w sumie. Mhm. No to za słabe. Tego nie chcę. Nie, chyba... Chyba nic takiego. Dobra, no to w takim razie zostawiamy na pewno unikatowy przedmiot, który wpadł tutaj. Kolekcja unikatów coraz większa. Jeżeli chodzi o to, no to odporności... Dobra, to tam do przeanalizowania później. Daję na razie do idoli, żeby teraz nad tym nie myśleć I sprawy takie związane z kowadłem, czyli rozkładamy tutaj. Mamy cast speeda. Movement speeda sobie też wyjmę. Wyjęty. No to jest do przemyślenia. Tutaj spróbujemy procentowe zdrowie wyjąć. Udało się. To zostawiamy. Ok. To niech sobie będzie. No dobra, i co teraz? Tu jest coś blisko. Okej, dostałem doświadczenia trochę. Tu jeszcze coś. Mhm. Tutaj nie wiem o co chodzi, tak po prostu chodzę po tych NPC-ach, ale jestem do czegoś tam gotowy. No dobra, tu chyba wszystko porobiłem. O, awansował ten Ripblood teraz. No ta, na początku te awanse to powinny być szybkie, nie? Także dajemy dalej tutaj. Jeszcze dwa punkciki się wbije tu. Okej. Jeżeli chodzi o to... Wo, dobra, tutaj jest dopiero gdzieś kontynuacja, to nie za szybko. No dobra, gdzieś mnie to przeniesie. I co, kastuje się ten Ripblood? Czy ja to powinienem jakoś widzieć szczególnie? Ja pamiętam, że jak się używało Ripblooda... Nie, on tak wygląda, co? Ja mam nadzieję, że ja to dobrze zrobiłem tutaj wszystko. Jeszcze raz, niech no ja zobaczę. To jest na pewno to, nie? Automatycznie jest kastowany Ripblood. Mhm. Ale to ci, jak wrogowie są przy mnie w momencie, jak się teleportuję, nie? Jestem tam otoczony, powiedzmy coś, jest jakieś zagrożenie, bum, wynoszę się. No to oni obrywają i ja dostaję wtedy te wardy niby, tak? Bo tutaj dałem, że mam dostawać wardy zamiast zdrowia. No tak mi się wydaje. Znaczy nie wiem, co to jest to... Nie wiem, co to jest to... Depart, czy depart, czy jak to, ale to pewnie... Nie, czy do miejsca, gdzie się przenoszę. Nie wiem, co to jest to... D-
depart jakieś, bo transformacja, że kosztuje więcej zdrowia. No dobra, nie no, to trzeba będzie jakoś to dokładnie ustalić. Będę musiał sobie sprawdzić to słówko i się w ogóle przyjrzeć temu wszystkiemu w akcji tutaj. Dobra, wchodzimy tutaj. Jakaś lagunowa wyspa, co to w ogóle znowu będzie? Depart. No tak. Oho, jest postęp. Dostaliśmy trochę złota. I jestem w tym... Aha, no tutaj jestem, no okej. Dobra, mamy te postępy. Cały czas Divine Era. Jakieś klimaty wodne tu będą gdzieś dalej. Znaczy tutaj pewnie też, skoro to jest wyspa. No dobra, jest też punkt nawigacyjny. Wo. Okej, dostałem pierścionek. I to nie jeden. Wartość 22, no niech sobie będzie, a to siła... 138 wartości, no i to mi się podoba. Okej. Co tu poleciało? Krytyki, nope. Co tu jest? Spell damage, overtime, cena niska, cast speed, cold, blind, chilled, nie. Czyli tak, tutaj zaznaczyłem. No i fajnie by było się jednak chyba prawej strony trzymać, chociaż... A, będę się trzymał prawej strony. No bo na tej głównej mapce niby to przejście gdzieś w prawo będzie. Zobaczymy. Okej. Inteligencja, frightly jakieś. Dobra. Scepter. Nope, to nie. A chyba tutaj powinienem iść. Dobra, musimy jakoś tego Live Blooda sprawdzić, ale to bym musiał... Musiałyby się na przykład ustabilizować te szardy, tylko że duszki mi tutaj jest zakłócają co chwilę, to ciężko to ustabilizować. Na przykład bym się przeniósł tutaj w nich. I co? I coś, jakaś sygnalizacja była? Że coś tutaj pobrałem od nich? Jeżeli nie, no to jednak bym musiał... wbić się we wrogów i wyteleportować może, jak są przy mnie. Nie wiem, czy to było widoczne jakoś tutaj coś, ale ja nic takiego szczególnego nie zauważyłem na razie. Increase physical damage, spell critic... No, to nawet niezłe. Może spróbuję z tego powyjmować. Chyba tak zrobię. Tutaj są dwa bonusy, które fajnie by było wyjąć. Dwa bonusiki, a to... Frightly Resistance, dobra, dalej. Zbije się tu, wyteleportuje się, nie wiem, ktoś coś widział? Awansował na pewno ten Live Blood teraz znowu. Więc dokładamy jeszcze tutaj i teraz się będzie można wbić tam dalej. Jest krab. Pierścionek. Bierzemy na sprzedaż. Co to tu jest w ogóle? No, nawet ładna ta lokacja jest. Lagunowa wyspa. Taka koralowa wyspa, można by rzec. Oho, mamy idola. Blidowanie i odporność na trutkę. A, chyba nie.
szukamy czegoś lepszego. Chociaż... Jak ja tu miałem resy? 11, 9 to na przykład jest. Ej, no to, to powiedzmy, że to lepsze nawet. Nekrotik, jak to? Nekrotik to ja mam dużo. Ej, może faktycznie. No, to się wydaje lepsze na bank. No to podmianka. Poza tym jakieś o z odpornościami. 14, 9 tutaj na przykład. No. Dobra, to na sprzedaż idzie. No ale coś tutaj zmieniłem. Trucizny w porządku. Nie jest tak źle. No ale też jakoś się tak nie skupiałem na wymaksowaniu tych resów. Tak bardziej pod tę ofensywę szedłem. Jeżeli chodzi o te wszystkie krafty i tak dalej. Nekrotik. Minion. Dobra, no chyba tu sobie wejdę, co? Jakoś tak po drodze. Zobaczymy. Oho. No, ten jakiś twardszy. Cast speed, damage over time, nope. Dobra. Uwaga, teścik. Ta, było tam coś z tego chyba. Bo wyglądało podobnie jak... Takie coś. I było tam to widać faktycznie. Czyli jak się wyteleportowuje z grupki wrogów. Widziałem te animacje tam. Także no działać działa. Zaraz. Movement speed. Jeszcze zobaczę, jakbym się wteleportował. O, też było widać. Też było widać te animacje. Czekajcie jeszcze raz. Jestem przy nim. O, i było widać znowu. Więc może wszystko jedno, czy się wyteleportowuje z nich, czy się wteleportowuje w innych wrogów? To może ten Rip Blood i tak działa. Może po prostu zależnie od tego, gdzie wskazuje... Nie, gdzie wskazuje kursorem, to nie, bo się, jak się wyteleportowałem, to nie wskazywałem na wrogów. No zaraz, spróbujmy. Robię tak, cyk. Nie, teraz nie... Teraz nie było chyba. O, teraz było. Teraz widziałem. Nie, na pewno jak się wyteleportowywuje z grupki wrogów, to działa na bank, ale wydawało mi się raz, że zadziałało jak się wteleportowywałem, ale to nie wiem. Budki, witality, zdrowie, nope. Jeszcze raz, robimy testy. Tam są jakieś krabiki. Nie, no teraz nie zadziałało na nie, na pewno. Tu ktoś w ogóle jest. Coś tu wziąłem od niego. Aha. Jeszcze może dwóch gości mam zaliczyć, jakkolwiek by to nie brzmiało. O, co to? Dobra, Rip Blood awansował. Znowu. No ale działa, dobra. Już tam coś zauważyłem. Jak się wyteleportowuje, to na pewno jest okej. I tak, dajemy teraz tutaj. Cyk. Ile ja mam w ogóle inteligencji w sumie? 21? Okej. Tutaj był fajny ten bonus, pamiętacie? Taki. Gdzie to było? W liczu tutaj? Inteligencja, dwa punkciki za każdy włożony punkt. No ale weź tutaj dojdź, to nie takie proste. No i jeszcze miałem na przykład inteligencję do wzięcia. W drzewku. Tutaj możemy też ładować punkciki. Jeszcze chyba była chwila. Nie było czasami inteligencji. O, tutaj właśnie jeszcze też była. Dobrze pamiętałem. Nie no, inteligencji możemy mieć naprawdę dużo. Ale z samego sprzętu i tam na razie z tych umiejętności. Myślałem, że więcej uzbierałem. 21 tylko się uzbierało. Chwila. Muszę się jeszcze temu przyjrzeć.
21, ta, bo mieliśmy na pewno tutaj gdzieś zbierałem inteligencję. Tutaj miałem 8 punkci. Nie, no w sumie racja, może tak wyjdzie. Tu miałem 8. To tam w sprzęcie się jeszcze może aż tak dużo tego nie zgromadziło. Tutaj 5. No faktycznie, myślałem, że więcej tego jest. Ale tu za dużo nie ma tej inteligencji. Tu mamy 6 inteligencji. No, to zgadza się. To 21 faktycznie by się zgadzało. No trzeba będzie w drzewku tego więcej pozbierać. No ale 21 już mamy. I tam ile było? 5% za każdy punkt inteligencji, tak? No to setkę przekroczyłem procentowo. Jakby dwukrotnie lepiej działa. Okej. Fajne te kraby, ale szybko padają. Krab to się kojarzy z czymś takim pancernym, nie? Ma taką skorupę, to jeszcze taki wielki krab. A wyjątkowo szybko pada. O, jest punkt nawigacyjny. Cyk. No zadziałało, rozwaliłem ich. I miałem powyżej 1000 wardów, widziałem przez chwilę. Coś tam, ale jakoś krótko się utrzymały. Oho, tu jest jakiś poważniejszy kraboszczak, ale się też szybko zawinął. Elemental Resistance, Poison Resistance bierzemy na sprzedaż, bo ponad 100 to kosztuje. No nie, no to słabe. Attunement jakiś, nope. To też mogę wziąć na sprzedaż. No to też. No i dobra, co ja mam tu robić jeszcze? Coś tu muszę znaleźć, tak? Find the Moonlight Shrine. Dobra, jakąś księżycową, dziwną kapliczkę musimy znaleźć. No to szukamy. Jadeitowy amulet. Cyk, wyteleportowałem się. No tutaj wielkiego szału nie zauważyłem. Na razie. Okej. To znaczy wiecie, to też może działać bardzo dobrze tak, jako taka odnowa sama tych wardów, nie? Jeżeli na przykład by mi, no nie wiem, jest jakiś taki stan zagrożenia, zjeżdżają mi te wardy, wyteleportowywuje się i po prostu one się od razu uzupełniają, nie? Bo jeżeli mam te wardy wymaksowane i się po prostu wyteleportuje, no to wtedy nie ma jakoś pola do popisu, ten Rib Blood taki z tą modyfikacją, nie? No i swoją drogą, jak się wyteleportowywuje, to ten Rib Blood jeszcze też zadaje dodatkowe obrażenia, no to jest takie... Takie, no, dobre na pozbycie się tego zagrożenia, jeżeli jest blisko. No, takie, taki podwójny aspekt. Obrażenia plus regeneracja wardów. Dobra, tutaj coś mamy. Do wyjęcia, tak? Necrotic damage, kiedy jestem przemieniony. No dobra, będziemy to wyciągać. No ale jeszcze będziemy ulepszać tego Rib Blooda, to na bank. Dopiero w sumie zacząłem tam w tym drzewku działać. Tylko, że oni rzadko do mnie podchodzą, nie? Żeby jakoś... O, Rib Blood awansował właśnie. Co to za pierścionek jest? Mana Regeneration... Nope, bierzemy na sprzedaż. To też bierzemy na sprzedaż. Siła, inteligencja, buty tego nie bierzemy na sprzedaż. Ale możemy na pewno tutaj jeszcze... Dołożyć punkcik. 30% w moim przypadku razy 3. No mi się podoba. No dobra, i teraz jeżeli chodzi o tego Rib Blooda, to ja tutaj miałem jeszcze
Co ja tu miałem? To miałem chyba dawać i to miałem chyba dawać. Co tu jest napisane? Te blat splatery, to są te takie kropki, które jakby do mnie wracają pod postacią tego wykradzionego zdrowia. To chyba coś takiego jest. Albo to są te, co zadają obrażenia, nie wiem dokładnie. Blood splatter. Większa szansa na budku. To na pewno wiem, że miałem wziąć, a tutaj co było, to chyba miałem wymaksować. Aha, tutaj, że w ogóle się stworzą. Zwiększona szansa. Aha, dobra, że tutaj... Z tego się robi taka bardziej obszarówka, tak? A nie cel taki pojedynczy. No to w sumie... To może od tego powinienem zacząć, ale tu jest pojedynczy punkt, tak jakby... coś takiego, nie wiem, może nie przełomowego, ale... Blood splatter chance. Mana cost to tam mnie nie interesuje. Znaczy mana to chyba w ogóle nie schodzi, jak to jest rzucane z automatu teraz. To tam też mi jeden widz powiedział. No to się też wydaje ważne. Wiecie co? Wezmę to i później będziemy to ładować. Po prostu. Niech tak będzie. Mana chyba przy tym nie schodzi. Ale to byśmy musieli mieć też przeciwników, żeby to przyuważyć. Dajcie mi przeciwnika. Nie, mana nie zeszła. To tam to, że rosną koszty many jakieś przy tym Reeve Bloodzie, to w ogóle nie ma jakiegoś tutaj znaczenia, jeżeli on jest podpięty pod innego skilla. Więc to jest dosyć pewnie ważne. Tam są drzwi, ale ja tutaj mam znaleźć gdzieś tę kapliczkę, więc no nie wiem, rozejrzę się jeszcze. Szukamy kapliczki. Pierścionek na sprzedaż. Glyph of Hope. No dobra, tutaj jest ślepy zaułek. Ze skrzyneczką? Bez skrzyneczki. A może jakoś sprytnie ukryta ta kapliczka jest z jakimś tajnym przejściem? Kiedyś miałem takie tajne przejście. No chyba, że jednak za tymi drzwiami gdzieś to... Cyk! Okej, mamy pierścionek, ale taki nie pode mnie. Tutaj, krytyki, resistance, nope. No, ta lokacja nie jest za duża. Może po prostu mam przejść dalej. Chyba, że coś pominąłem. A tutaj jeszcze były jakieś przejścia. A jeżeli pójdę przez te drzwi, to pewnie pójdę... A, Moonlight... A to jest to. Moonlight Shrine. Dobra, a to czemu tu jest cały czas znak zapytania? Dobra. Mam znaleźć Moonlight Shrine. No i Moonlight Shrine to jest po prostu kolejna lokacja. Dobra, idę tu, zobaczymy. Nie, bo tak widzę, że znak zapytania na tej lokacji, po której chodziłem... nie wiem... Ale nie, to jest do tego questa. To Gutter Crab Eggs... Nie, tam coś 1.12. Nie, chwila. Znaczy tak, zahaczę to już, bo to jest blisko tutaj coś, ale... Ale to tam jednak coś będzie. Tylko żeby to mnie nie przeniosło gdzieś. Nie, ja się muszę wrócić. Tutaj coś będzie... Ja pomyliłem questy teraz jeszcze. Najpierw jest na samej górze ten fabularny przecież. Co tu chodzi? Mam zebrać jakieś jaja krabów? W jakimś baseniku, sadzawce koralowej? Mam jedno na 12? No, jakie baseniki, jakie pule? Dobra, nie no, ja tu muszę chodzić jeszcze. Mapka mi się w ogóle przelosowała, świetnie.
to przelosowywanie mapy, które akurat mi się tak średnio podoba w tej gierce, bo to, że się potworki pojawiają na nowo, no to tam luzik, nie? No to może być nawet fajne. O, coś znalazłem. Ale to przelosowywanie mapek to tak średnio. Co my tu... O, jest zdrowie procentowe, będziemy wyjmować. Dobrze, dobrze. A to? Buty, nope. Dobra, pójdę jakoś tędy. Tam był ten punkt nawigacyjny zaznaczony już. Cyk, wypróbuję znowu. Nie no, widać, że to działa. Znaczy widzę te animacje na pewno. Te znaczniki takie. I dużo lutów. Trzeba poprawić loot filter, ta, żeby mniej tego pokazywało. Libblad znowu awansował, zaraz będę ulepszał. No powiedzmy, że to wezmę na sprzedaż, to... takie sobie... Ciężko dobry pasek pode mnie wyhaczyć. To wezmę na sprzedaż, tu patrzyłem, ta. Inteligencja jest duża, ale... Ale nope. Dobra, zobaczmy sobie to. No i tutaj teraz miałem iść. Niech będzie. Dobra, i mam jedno jajo na 12. Co to oni tu wymyślają? Nie pokazują mi tego na mapce, znakiem zapytania. Już procek ma problem w takich anglojęzycznych gierkach. No ta, no. Taka prawda. Jakiegoś Sasza znalazłem. Pasek z zestawu. I nie tylko. Zaraz sobie to obejrzę. Zdrowie. Pieniążki. O, dobra, tutaj będzie coś do rozkładu, tak? Pasek. 200 pancerza. Mój pasek nie jest super wybitny, znaczy te obrażenia są, no chociaż nie, no fajny jest w sumie pasek. To lightning damage tylko coś by trzeba było, no ale to ciężko to na coś podmienić. Ale patrzcie, tu jest cast speed, fajnie, pancerz. Zwiększa nekrotyczne obrażenia, czyli takie podduszki moje. Jeżeli dopiero co zostałem trafiony, ta? Czyli tam przez 4 sekundy chyba, przynajmniej tak w POE było. O ta, też recently, ta, no to 4 sekundy tak samo. No dobra, przedmiot setowy, to na pewno zostaje. Oj, dual stone. Dobra, gdzie są te jajca, które ja mam znaleźć? Krytyki, multiplier też. Adaptive 40. No fajna różdżka nawet, jak na różdżkę, nie? Tylko, że... 46, no ale to jednoręczne. No, no, no nie jest złe. No ale to też jest super, nie? 161% spell damage i 169% increase spell critical strike chance. To piechotą nie chodzi. Dobra, to bierzemy na sprzedaż. No ja chcę w tym odcinku te jajca znaleźć wszystkie. Proszę mi dać jajca krabów. O, ten jakiś taki twardszy. Amulet. 159 zł, dużo. Trzymam się lewej strony. Cały czas. No, ładnie rozwaliło ich. Wyteleportowanie się. A to na przykład jego by rozwaliło? O, rozwaliło go po czasie. Pewnie duszek go zahaczył. No,
Dobra, z tego też coś będę wyjmował. No to chyba nie. Te drzwi raczej nie. Cast speed damage over time. Tanie. Cały czas trzymam się lewej strony. Nope. 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 No działa. Dobrze. Przekroczyłem 1000 wardów normalnie. Tam fajnie zadziałało to. Zdrowie, vitality. Nope, nope. Aha, no tu jest ten gościu. On mi to zlecił, tak? Coral Pulse. No Coral Pulse, no to jest na tej lokacji, no. To nie to, że mam tutaj znaleźć jakiś basenik, tylko po prostu lokacja się tak nazywa. Po prostu mam tu chodzić i zbierać jakieś jajka. Ja tu nie widzę żadnych jajek. A może one leżą na ziemi, bo coś takiego było w pewnym... Ej, ej, chwila, chwila. Ej, no przecież tu... No dobra. Kumam. A tak mi się przypomniało, że ja coś tam kliknąłem w pewnym momencie. Jesus. Dobra. Muszę się rozglądać za jajkami. Po prostu leżą sobie w różnych miejscach. Ach. No nie no. Ale wiecie co? To tak to jest, jak się przechodzi... O, co to? Jak się przechodzi przez tę gierkę, przez cały ten czas i do tej pory nic nie trzeba było po prostu zbierać z ziemi. I nagle dają wam takiego questa i z rozpędu po prostu się chodzi, wszystko dalej zabija, no nie? Szuka tych znaków zapytania i full dezorientacja, nie? O, co to takiego? No jakaś broń, to totalnie nie dla mnie, ale fajnie wygląda na pewno. Jakąś błyskawicę może rzucać. Fajnie w ogóle wyglądają te artefakty. Każdy ma taki swój unikatowy wygląd. No dobra, czyli mam po... O, tutaj widzę jajka. No teraz to już wiem. Nawet się świecą i mówią, patrz, tu jesteśmy, nie? A ja nie. A ja nie zauważam. No dobra, zbieramy je. Ja w tym odcinku muszę zabrać te jajca. Jeszcze 9. Tutaj mam, dobra. Ale facepalmy szły pewnie w komentarzach. Proszę dużo facepalmów w komentarzach mi pisać. Dobrze. O, co te unikaty tak się sypią? To gierka po prostu... Nagrodę taką mi zapodała, że się zorientowałem, o co chodzi, nie? Takie poklepanie po głowie. Dobrze, Frocku, że się domyśliłeś. Masz tutaj cukierki w nagrodę, nie? No taka prawda. Dobra, bierzemy tutaj coś na sprzedaż. Co to jest? Rękawiczki. Nope. Chociaż? A, dobra, to było zdrowie. Inteligencja w porządku. Jakieś dodge dla minionów. Life of House, co to za ta... A to mam taką tarczę, ale może ta wersja będzie lepsza, trzeba sprawdzać. No to, żebym sobie dzisiaj pochodził po tym Coral Pulse. Jajka trzeba zbierać. No to w takim przypadku to nawet dobrze, że przelosowują tę mapkę. Żebym mógł stwierdzać, gdzie mnie jeszcze nie było. A ja oczywiście tego nie wykorzystałem i sobie znowu to obszedłem. No tak, no. No, tu są jajka i tu są jajka. Patrzcie, ile jajek. Jak można tego nie zauważyć? Dobra, jeszcze 5 sztuk. Tutaj są jajka. Ekstra. Ale fajna gierka, jak się wie, o co chodzi, nie? Się chodzi i zbiera jajka.
Ja tu zaraz wszystkie znajdę. Jest level 12. Tak jest, jakiś amulet poleciał. Irib Blat awansował. Krytyki 300, 358. To chyba najdroższy amulet, jaki do tej pory znalazłem. Dobra. Kielich. Zaraz sobie gdzieś tutaj na boczku stanę i weźmiemy te poziomy. Rękawiczki pod dexterity. Tu nie ma jakichś jajek gdzieś na końcu? Nie ma. Dobra, bierzemy level. Czyli tak, niech będzie to. Ładujemy tutaj dalej punkty. 40% już jest. I tutaj, no tutaj cały czas jeszcze to. To naprawdę fajnie działa na tym low life'ie, także trzeba to ładować. Niech tak będzie. Szukamy jajek. Widzę dużo jajek. Patrzcie, ile jajek tu jest. Zabiłem kraba i złożył jajka. 10, 11. Mam wszystkie. Łatwo. No łatwo jest, tylko teraz chwila, gdzie to zwieńczenie. Tu mi. Teraz mnie już prowadzą za rączkę, to teraz to ja umiem. Umiem? Teraz to gdzieś tam. A to pewnie ten gościu, który mi zlecił, tak? Mam do niego iść. No dobra. Gdzie on był? Daleko. Już tam widzę, pulsuje. No jestem, mam te twoje jajka, trzymaj. A nagroda? Coś? Nic? Powróć do Tetima. Dobra, to ktoś inny mi może da nagrodę. Gdzie to się powraca? Tu. A tu. Dobra, to ja tu sobie jeszcze wrócę. Dobra. Tutaj miałem zaznaczony punkt. A nie, tutaj nie ma punktu. No dobra, to tam pójdę jeszcze z butę. Następnym razem. Trudno. Tutaj chcę wrócić, zobaczyć, co za te jajka, za którymi się tak nachodziłem. No. Pewnie expa mi dadzą i kasę, skoro już wszystkie sloty na idole mam odsłonięte i w ogóle punkcików do drzewka już więcej mi nie dadzą za questy. Tak jest, pieniążki i doświadczenie. No dobra. Dobrze jest. Tutaj sobie posprzedaję. Tutaj sobie pokupuję tylko jedno. No tak. Jak się śmieję w związku z tym, że tych jajek szukałem, a nie wiedziałem, że leżą na glebie, nie? No nie, tu chyba nic fajnego nie ma. Zobaczmy sobie to kółko. Ten artefakt, czy ten unikat, czy jak to tam zwać. Bo mam takie podobne. Które jest fajniejsze? 5%, tu ma więcej zdrowia. Tu ma więcej chance to apply, spirit plug on Malekith. To chyba to lepsze. To są lepsze procenty do movement speeda i attack speeda. Ile tu mogło być najwięcej? 5% mogło być. W ogóle ani jedno, ani drugie jakieś takie super nie jest, nie? A, to nie ma wielkiego znaczenia. Ale myślę, że ta szansa na plagę jest tutaj jednak ważna. Akurat w tym, tak mi się wydaje. Zostawię to. To sprzedamy. A to jeszcze to muszę zostawić. Mój artefakt nowy. To trzeba zostawić. Przedmiot setowy. Żadnych dwóch nie mam chyba jeszcze, nie?
No dobra, i jeszcze chciałbym sobie tutaj powyjmować różne takie rzeczy. Z tego a to co tutaj to... Aha, tutaj chciałem wyjąć, bo tu jest, są te fizyczne obrażenia i krytyki, więc można próbować wyjąć dwa naraz. Krytyki, o i wyszło to co chciałem właśnie. Jedną runkę zużyłem, a dwa bonusiki, znaczy dwa odłamki dostałem fajne. Tu jeszcze wyciągamy. Okej. Jak stoję z tym? 46, dużo ich jeszcze jest. A jakbym rozłożył... Ale to chyba nie mogę rozłożyć tego, nie? Nie, unikatów nie można. Ale można je sprzedawać. I można je odkupić z powrotem. Dobra. To co? To by było na tyle. Ja tutaj wyłączę te autokasty. Wygląda to całkiem nieźle. Jeszcze z tymi duszkami trzeba przemyśleć, bo wciąż nie widzę potrzeby brania tutaj w manę. Jeszcze tam widziałem w buildzie takim podobnym, z którego biorę przykład, że tutaj gościu dawał tego Caspida, ale to on chyba tutaj to dawał ze względu na tę manę. Też jeden z widzów mówił, że kiedyś z tą maną był większy problem faktycznie i dlatego może się opłacało szukać tych bonusów do many. Na przykład tutaj, bo cast speed, no to nie wiem, to tutaj bym jakoś z tymi duszkami to wiele nie zmienił. No duszki na cooldownie, no cast speed. Ale zaraz, ale cast speed... Nie, dla duszków tylko, a nie póki działają duszki, że tam do wszystkiego cast speeda mam więcej, nie? Same duszki. Po prostu szybciej się kastują. Jak mam je odpalone z automatu, to po prostu krócej by mnie tak przycinało troszeczkę, no ale no to słaby argument, nie? Tam pewnie głównie o tę manę chodziło, jak ktoś tam dawał te punkty, tak obstawiam. No, ale z duszkami coś się tu jeszcze wymyśli. Niewiele brakuje do kolejnych poziomów tych naszych głównych skilli tutaj, dwóch. Będziemy kombinować dalej. No dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, na razie.